Dzień dobry, nazywam się Magda i zapraszam Was na wiadomości oficynki. Przypominamy, że trwa głosowanie w plebiscycie Debiut Literacki Pióro Roku 2021 na stronie organizatorów, czyli autorzy książek w obiektywie. Do 31 marca na Wasze głosy czekają Paulina Stępień, Paulina Medyńska, Magdalena Sobota, Marek Czestkowski, Tomasz Kocowski, Adrian Kwiatkowski i Arek Gieszczyk. Głosować można na stronie podanej na ekranie. 25 marca o godzinie 18 Biblioteka Publiczna w dzielnicy Żoliborz, miasta stołecznego Warszawa, wypożyczalnia numer 16, zaprasza na spotkanie z Kazimierzem Kyrczem, autorem Podwójnej Pętli. Również 25 marca, tyle że o godzinie 17, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim zaprasza na spotkanie z Grzegorzem Skorupskim, autorem kryminałów retro. Z kolei 31 marca o godzinie 17, Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej zaprasza na spotkanie z Anną Ziobro, autorką Okruchów Samotności. Na wszystkie spotkania serdecznie zapraszamy. Do 31 marca trwa wiosenna promocja na naszej stronie internetowej. Wśród tytułów znajdują się książki Agnieszki Pruskiej, Krzysztofa Beśki, Jana Antoniego Chomy, Michała Larka czy Grzegorza Skorupskiego. Z kolei w naszym antykwariacie przypominamy książkę Anny Grzeszczuk pod tytułem Lektorka i również tę książkę możecie kupić w bardzo atrakcyjnej cenie na naszej stronie internetowej. Przypominamy także, że w naszej księgarni internetowej do nabycia jest nowe wydanie Starej Słoboniowej i z piekła duchów Joanny Łańcuckiej, zarówno w miękkiej, jak i twardej oprawie. Więcej informacji o naszych akcjach i nowościach znajdziecie na kanałach oficynki w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter. Zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. To były wiadomości oficynki. Mówiła do Was Magda. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.